Wracamy do państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie. Razem ze mną cały czas jest. Redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze kłaniam się, witam ponownie. Również. I przechodzimy do kolejnego tematu, tak jak zapowiedziałem. Platforma Obywatelska zorganizowała niedawno w piątek taki swój kongres programowy. Tytuł tego kongresu to jest Pomocna Polska i tam zostało kilka takich ciekawych pomysłów przedstawionych. Ciekawych to słowo można różnie interpretować i o tej interpretację zapytam pana redaktora na początek, cytując Donalda Tuska, czyli przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. On podczas tego kongresu powiedział takie słowa: W Polsce od 7 lat rządzi taki jakiś bardzo ponury gabinet cieni, to poczucie mroku, że wszystko jest w cieniu, w półcieniu W miejsce tego ponurego gabinetu cieni, który rządzi Polską, my chcemy powołać drużynę przyszłości, mówi Donald Tusk. Czy uda się tą drużynę przyszłości powołać, i czy ta drużyna przyszłości będzie szansą dla Polski, panie redaktorze? Donald Tusk nie spał na lekcjach filozofii, albo w ogóle czytał Platona, albo Arystotelesa, szczególnie Platona. To by wiedział, że ludzie inteligentni, poważni to są raczej ponurzy, natomiast weseli są najbardziej idioci. Więc jeśli on mówi o ponurych rządach, to może ma na myśli rządy poważne, ponieważ on nigdy nie miał nic wspólnego z powagą, więc może mówić, że coś jest ponure, jeśli jest poważne, no bo to jak się jest chłopcem w krótkich majtkach, który. Uprawia politykę jak chłopiec w krótkich majtkach, to tak można wszystko postrzegać. No, ale pana. przecież wydawałoby się, że Donald Tusk to jednak jest polityk z doświadczeniem, z latami funkcjonowania w polityce na najwyższym szczeblu. No jest, ale co on takiego zrobił oprócz wykończenia najbliższych współpracowników i zostawienia orlików. No bo to trzeba. Bo jeśli bierzemy nawet poważną infrastrukturę sportową w postaci tych stadionów, to one powstawały z powodu awansu cywilizacyjnego, bo każdy klub tej ekstraklasy chciał mieć boisko, a te, które powstały na euro, to raptem były cztery i tam dwa rezerwowe bodaj, no to powstały z pewnej konieczności. Natomiast, tak jak autostrady w tym czasie, to zresztą cały plan był przygotowany przez rządy prawa i sprawiedliwości, euro załatwił nam prezydent Lech Kaczyński który to miał dobre relacje z Ukrainą i dzięki ukraińskiemu oligarcha to się stało więc zostaje jako bilans orliki i wiele zawracania głowy czyli plany które nigdy nie zostały zrealizowane jak na 8 lat rządów w tym siedem lat rządów Donalda Tuska to jest bardzo skromne no to teraz Donald Tusk chce wrócić, czy wrócił do tej polityki, polityki krajowej, ale chce wygrać swoje Prawem i Sprawiedliwością ze zjednoczoną prawicą te nadchodzące wybory. I też w tym na tym kongresie programowym Platformy Obywatelskiej bardzo mocno wybrzmiało takie stawianie właśnie na przyszłość w kontekście młodych osób. To by sugerowało pewną zmianę pokoleniową w Platformie Obywatelskiej, no albo takie mydlenie oczu, oczu tą zmianą pokoleniową, ale co ciekawe, Donald Tusk postawił dość mocno podczas tego kongresu na jednego polityka. na Pana posła. Sterczewskiego, który zasłynął takim rajdem przy granicy polsko-białoruskiej z siatką, tam się ścigał ze strażnikami granicznymi. Posłuchajmy może słów Donalda Tuska, lidera platformy obywatelskiej właśnie o pośle sterczewskim podczas tego kongresu. Franek Sterczewski dzisiaj będzie mówił o swojej pasji. Jaką jest między innymi transport publiczny. Jest inżynierem architektem. Wy Wszyscy w Polsce poznali go w różnych rolach i czasami bardzo ekspresyjnych, jak pamiętacie. Ale warto wiedzieć, że mamy dzisiaj młodego, dzielnego, no takiego twardziela, który chce w Polsce naprawiać różne rzeczy też, żeby pomóc ludziom w sposób może nie spektakularny, ale absolutnie kluczowy. Mamy twardziela młodego faceta, odważnego, który chce w Polsce naprawiać różne rzeczy, tak mówi Donald Tusk o, o pośle starczewskim Czy to nie było takie swoiste polityczne namaszczenie posła Sterczewskiego? Nie ja bym powiedział, przepraszam państwa za wyrażenie, że to były jaja po prostu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Franciszek Sterczewski nie jest znany z tych pozytywnych działań, z tego, że jest inżynierem, tylko jest znany z happeningów po prostu. Ale to może teraz. Da się to przyjdzie w starych trampkach do Sejmu na zaprzysiężenie to pobiega sobie z torbą przy granicy, różne ekscentryczne rzeczy robi. Donald Tusk sobie wybrał akurat starczewskiego z tego powodu, że on miał z nim ogromne kłopoty i nie mógł go uspokoić. Tak samo jak zresztą pani Klaudii Jachiry, bo oni nie są członkami Platformy. No tak, Ale to nie radelskiej. świadczy o słabości Donalda Tuska jako tego lidera, którego wszyscy teoretycznie powinniśmy. Oczywiście, że, oczywiście, że, powinni że świadczy, ponieważ pan Franciszek Starczewski kpił sobie. Donalda Tuska, to Donald Tusk postanowił go pochwalić i w ten sposób go dokooptować do swojej ekipy, że jak nie może mu narzucić, jak ma się zachowywać, to weźmie go jako takie kuriozum, które będzie funkcjonować na obrzeżach Platformy i w ten sposób zdejmie z siebie odium tego, że jest dziadersem, że jest z gredem. No jak ja jestem z gredem, skoro mam takiego franka, który jest tak nieszablonową postacią? Człowiek niespodzianka, jak to określił No tak, człowiek niespodzianka to mi się zaraz kojarzy z innym określeniem, Człowiek, bomba, po prostu, bo to chodząca bomba, która zawsze może coś wywinąć, ale Donaldowi Tuskowi to pasuje, żeby nie było, że to jest taka partia poukładana. O, zobaczcie, tam w pisie to oni są tacy poważni, a my to jesteśmy z taką dużą dozą dezynwoltury. Tylko to jest wszystko lipa, że zacytuję syna Donalda Tuska z obrad komisji do spraw Amber Gold, bo ci młodzi nie mają absolutnie żadnego znaczenia. W platformie było lansowanie Arkadiusza Myrchy, który miał być taką nową twarzą 30 kilku on nie ma żadnego znaczenia w platformie była pani Aleksandra Gajewska, która tam funkcjonowała przy Rafale Trzaskowskim, teraz wróciła do yy, Donalda Tusk'a i, i, to, i to jest pozór. Natomiast cały ten establishment, który jest przy Donaldzie Tusku, to to jest, to jest Tomasz Szymonia, to jest Izabela no, Stalesczyna. to jest stara gwardia, która się Radosław Sikorski, który a ten odżył, wspomniany Rafał Trzaskowski, mówi się cały czas o nim, że jest młodym politykiem, dobrze 50 lat skończył. Lech Wałęsa został prezydentem mając 47 lat jakby nam się to nie wydawało, to był 3 lata młodszy od Trzaskowskiego, Andrzej Duda został prezydentem mają lat 43, Aleksander Kwaśniewski 41 więc to są to są jaja znowu użyję tego określenia kiedy się mówi, że to jest młody i dobrze rokujący polityk tam nie ma żadnych młodych a pan Franciszek, Trza, yy, yy, Boże, yy, Został wybrany Starczewski tylko po to, żeby pokazywać taką oryginalność platformy, że Donalda Tuska się. Ale czy to nie to, jest ta oryginalność taka na siłę? Bo to nie jest oryginalność iście, jakaś na siłę, to zaplanowana, jest racjonalna, która by pomogła platformie obywatelskiej zjednać sobie nowy elektorat. Tylko to jest właśnie, mam takie wrażenie też, jak wynika to z słów pana redaktora, to trochę taka szamotanina w platformie obywatelskiej, czy szamotanina samego Donalda Tuska, który nie wie, co zrobić ze sobą. Nie wiem co zaprezentować, jeżeli chodzi o program platformy obywatelskiej, już o tej deklaracji ideowej nie, nie mówi, bo ona miała być, ale gdzieś to wszystko ugrzęzło i tego nie ma. I to wszystko wygląda jak takie trochę no, taki jeździec bez głowy. No bo to jest skutek polityki kadrowej. Przecież tam takich 20 parolatków nie ma w ogóle, którzy by mieli jakiekolwiek znaczenie. 30 latków też właściwie nie ma w ogóle. No, bo tam są panowie, nie wiem czy oni już pod czterdziestkę nie podchodzą. Marchewka, Myrcha, No to Borys Budka, to wszystko to już, to już jest po czterdziestce. Oni zupełnie nie mają kogo pokazać. Jak się nie ma młodych ludzi, a jeszcze takich właśnie ekstrawaganckich. Jak pan Franek Sterczewski, no to partia ma wizerunek czegoś, co jest martwe właściwie, co kompletnie nie przyciąga nowych ludzi. Więc jak się wymyśli taką sztuczkę, że nie, no skąd z nami jest. Tak, taki oryginał jak Franciszek Starczewski, więc z naszą yy, formacją nie jest tak źle. Czyli nie że pan redaktor w zmianę pokoleniową w Platformie Obywatelskiej? Absolutnie dlatego, że po pierwsze, Donald Tusk nie ma wyboru, bo tam nie ma ludzi, których można by wybrać i na nich postawić. On może postawić na yy Arłukowicza na yy Leszczyny na Sikorskiego. No To są młodzi, ale tak średnio młodzi. Znani i lubiani, ale tak, już byli. Celebryci raczej partyjni, ale tak. W sensie takiego lotności czy takiej pomysłowości no to takie tam. No ale pani, pani poseł Izabela Leszczyna mówiła o tym, że każdy, kto polityką się zajmuje, każdy, kto jest w Parlamencie, to musi mieć przygotowaną buławę w plecaku na wszelki wypadek, żeby dzierżyć najważniejsze stanowisko. Buławę stuknąć chyba. Tą buławą? W momencie, to by było niebezpieczne. To nie polecamy, Żeby spojrzeć na swoje własne ograniczenia. największym problemem polskiej polityki, a platformy w szczególności, jest brak kompetencji w kwestii własnych ograniczeń. Tym ludziom się wydaje, że oni się na czymś znają, po czym, po, po czym się okazuje, że się na niczym nie znają zupełnie, bo w Polsce do polityki idzie się znikąd. Czyli. Z, bez przygotowania politycznego. A z czego to wynika? Gdzie tu leży błąd? Jak zmienić ten system, żeby rzeczywiście ta polityka była wypełniona ludźmi, którzy się znają na rzecz? Z kształcenia są trzy drogi dochodzenia do polityki. Pierwsza droga to jest broń Boże, nie młodzieżówki. To jest zaraza tak. kompletna. W Dlaczego? Latach. To demoralizuje już tych młodych ludzi na starcie, bo muszą się podpisać podpiąć pod te układy żeby w ogóle awansować więc młodzieżówki to jest patologia kompletna natomiast jest zdrowa droga która jest stosowana w wielu krajów to jest udział w kampaniach, najpierw jako wolontariusz potem w różnych rolach powierzonych zadaniach tam się nie mając posady i nie mając żadnych gwarancji kształtuje się, zyskuje się pewną wiedzę i sposoby działania. To jest jedna szkoła. Druga szkoła to jest samorządowa, czyli zaczyna się gdzieś od radnego w małej gminie, potem coś robi w samorządach, nawet zostaje burmistrzem, wójtem, czy kimś, i potem się awansuje do polityki centralnej. I trzecia droga to jest taka wynikająca z kształcenia, tylko że w Polsce poza krajową szkołą ksap Krawa Szkoła Administracji Publicznej nie ma takiej szkoły, która by wychwytywała ludzi w określonym wieku, czyli powiedzmy do trzydziestki i ich dopiero kształtowała, tak jak ta francuska Ena. W związku z tym u nas do polityki wchodzą sami amatorzy. Chociaż trzeba powiedzieć, że jest kilku zdolnych ludzi po KSAPie, którzy nauczyli się sposobu poruszania się w polityce. Jedną z takich osób cenionych przeze mnie. Jest Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który u którego nic nie jest przypadkowe, gdzie wszystko jest poukładane, dzieje się tak, jak się dzieje. Więc jak się nie ma żadnego z tych dobrych kanałów awansu do polityki, to się jest politykiem amatorem. A think tanki na przykład, czy to dobry sposób, żeby się gdzieś zaczepić w jakiś takich think tankach o nastawieniu politycznym i, i, i tam zdobywać doświadczenie? To ma o, o tyle wadę że tym tanki uczą przede wszystkim metapolityki. W polityce na najwyższym szczeblu, jak ktoś jest premierem, szefem partii, ważną osobą, ale takich osób w partii jest 20, powiedzmy. To metapolityka ma duże znaczenie, bo się rozumie mechanizmy polityki. Poza tym, sposobem zarządzania polityką natomiast sama metapolityka to jest za mało bo się nie zna życia po prostu ani państwowego ani partyjnego tylko się buja w obłokach i to nie jest też dobre to teraz pytanie też o Donalda Tuska wracając do tej postaci do tego jak on sobie radzi w polityce może ta jego pewna nieporadność nieumiejętność zachowania się w obecnych politycznych realiach w Polsce wynikała z tego, że miał jeszcze inne obowiązki a teraz te obowiązki tracąc. Być może skupić całe swoje siły właśnie na Polsce, bo mamy te informacje, że z IPL-u Donald Tusk przecież odchodzi, ma go zastąpić. Się Manfred, tak, formalnie. Manfred Weber, Deber. polityk niemiecki, niemieckiej CSU. I co to oznacza dla samego Donalda Tuska, że żegna się z tym stanowiskiem? No oznacza tylko tyle, że się nie sprawdził, bo on chciał być do końca listopada, czyli pełną kadencję. Ale ci jego zastępcy, bo de facto przez tą partię rządzą dwa jego zastępcy Hiszpan i Niemiec, a nie Donald bo nie ma pojęcia, jak funkcjonuje taka partia, czy zastępcy. To inaczej się nazywa, bo to jest tam sekretarz generalny, czy jakoś tak, więc on tam przecież osobiście nic nie robił, na nic nie miał wpływu. Szef partii powinien przed szczytami Rady Europejskiej. Z własnymi premierami, znaczy z tego bloku omawiać agendę. Natomiast Donald Donaldus w ogóle się tym nie zajmował. Zajmowali się ci, którzy się tym przed nim zajmowali, bo mają te, takie doświadczenie, a on robił to co zwykle, czyli nic po prostu. Czyli prosto. po prostu był zbędny, można tak Cięś to określić chcę, Bo nie zbędny. wywiązywał się ze swoich obowiązków, nie zajmował się tym, Podobnie jak powinien jak Nie wywiązywał się jako przewodniczący Rady Europejskiej. Podsumowanie jego dwóch kadencji w Radzie było druzgocące, że on żadnej sprawy nie załatwił pozytywnie, a negatywnie załatwił dwie najboleśniejsze, czyli Brexit i imigrantów. To, ta, to teraz w drugą stronę pytanie o krótką odpowiedź poproszę, skoro jest zbędny w ipl u to czy jest potrzebny w polskiej polityce, czy jest po, to potrzebny w platformie obywatelskiej. Polsce jest jeszcze bardziej zbędny i powoli w platformie zaczynają to rozumieć. Stąd taka wielka presja nie tylko wewnętrzna w partii ale zewnętrzna czyli mocodawców, platformy żeby go zamienić na trzaskowskiego że Donald to jest już pasei to jest nie może być szefem platformy ktoś kto był tak, identyfikowany z Niemcami podczas gdy Niemcy teraz nie odgrywają tej roli jaką odgrywały. Pięknie dziękuję panie redaktorze za rozmowę redaktor Stanisław Janecki tygodnik sieci był moim i państwa gościem w gorących pytaniach jeszcze raz się dziękuję jeszcze raz dziękuję. się kłaniam a państwa zachęcam oczywiście do pozostania z telewizją w Polsce. .pl.